Już za chwilę film, a ja zapraszam Cię do wzięcia udziału w giveawayu na czołg premium 8 poziomu i 30 dni konta premium. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bany. W dzisiejszym odcinku pierwszy kołec z grze na tapecie. Być może to, co będę mówił, nie będzie pasować do tego obrazu, jaki zobaczycie w bitwie, ponieważ w bitwie oczywiście Panhard będziemy mówić o kołowcu. Ja podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat tego pojazdu kołowego. Zasadniczo było wielkie halo i moje oczekiwania wobec kołowca były dość duże. Bardzo się ekscytowałem faktem, że będzie A, coś nowego w grze, B, że będzie coś szybkiego, że będzie to dobrze spotowało, że będzie to light i że naprawdę to będzie coś. Jednak muszę stwierdzić, że póki co grając tym kołowcem nie zobaczyłem nic, co było tak naprawdę ciekawe, co mnie by się podobało, do czego mógłbym użyć i tak dalej, i tak dalej. Zapytacie dlaczego? Okej, weźmy na przykład pierwszą fazę bitwy. Chciałbym pojechać szybkim pojazdem, pospotować. Wszystko fajnie, ale tutaj mamy 310 metrów zasięgu widzenia, także nie wyspotujemy więcej niż wyspotuje light, ba, wyspotujemy mniej niż wyspotuje light, a co za tym idzie, bardzo szybko spłyniemy. Dwa, no to może jest tak szybkie, że możemy pochazać między czołgami i trochę pokombinować. No właśnie, po raz kolejny nie za bardzo, ponieważ stanowi bardzo duży cel. Przy 80 km na godzinę wcale nie jest tak ciężkim celem, jak wszyscy zakładali i zasadniczo też spłynie. Także pierwsza faza bitwy, co można robić? Może można posnajpić jak Tedek, skoro do spota się nie nadaje. I po raz kolejny nie, ponieważ penetracja na tych pociskach to jest 180 na zwykłych, 220 na amunicji premium, także jedyne co, nie możemy postać z tyłu i posnajpić, oczywiście od czasu do czasu nam się to uda, w momencie, w którym gdzieś ktoś bokiem będzie przejeżdżał na open, wtedy mamy możliwość w 10 sekund zadania, co 10 sekund 350 obrażeń, także też niewiele. Tak jak mówię, ciężko mi znaleźć miejsce na polu bitwy, ja się słyszałem, że to jest OP kołowiec i tak dalej. Myślę, że nic dalszego od prawdy. Być może było to nagrywane w podpływem prezentu od Wargamingu, nie wiem. Po prostu do tego się też nie nadaje. Także otrzymujemy czołg, który teoretycznie, a w zasadzie praktycznie, załóżmy, że bitwa trwa 15 minut, co oczywiście się rzadko zdarza, więc załóżmy, że trwa 10. Przez 5 minut części bitwy nie mamy czego robić, a może inaczej, nie możemy aktywnie działać, tylko pasywnie czekamy, aż przeciwnik ewentualnie popełni jakiś broń i wtedy będziemy w stanie wystrzelić te dwie pestki w niego. Co dalej? Mamy nas drugą część bitwy, no i tutaj jest oczywiście większe pole do popisu, bo możemy poflankować, możemy podokańczać cele, możemy dość szybko się przemieścić. Teoretycznie jest lepiej, ale moim zdaniem nie przysłania to obrazu całości, czyli tego, że przez pierwszą część bitwy najzwyczajniej na świecie się nudzimy, ponieważ nie ma dla nas miejsca. Możemy oczywiście spróbować pojechać gdzieś, opchnąć szybkie dwie pestki i wycofać się. Bywa to ryzykowne i chyba lepiej pojechać Batchatem 25T, Batchatem 12T, bo mamy dużo większy potencjał obrażeń niż kołowcem, który i tak kołowiec tak naprawdę, żeby sprzedać te dwie peski, jeśli to nie będzie bardzo krótki dystans, potrzebuje spotera, czyli light tak naprawdę jest nam niezbędny, bo inaczej sami sobie nie wykryjemy i nie będziemy w stanie postrzelać. Także tutaj mamy dość dużą losowość na początku bitwy. Jeśli przeciwnik zagra totalnie źle, wtedy mamy możliwość tak naprawdę zadać jakieś obrażenia, coś zrobić. Jeśli nie popełni tak oczywistych błędów, stoimy i drapiemy się. W zasadzie możemy drapać się gdzie chcemy. Ja nie powiem, gdzie ja się drapię. Okej, powiedzmy, że jest ta druga faza bitwy. Po raz kolejny 350 uszkodzeń. To są tylko dwa pociski w magazynku co 10 sekund. Nie jesteśmy w stanie wykonać szybkiego rajdu na zniszczenie artylerii jednej, a co dopiero dwóch albo trzech na tyłach przeciwnika. Tego się nie da zrobić. Dlaczego? Bo ładujemy w nieskończoność. 350, nie zniszczymy artylerii ósmego poziomu, musimy przeładować, dobić, zabrać się za drugą, etc. I wychodzi na to, że nic nie jesteśmy w stanie zdziałać. Tyle mówię, bitwa mi się zbyt szybko skończyła, także dodam jeszcze, co myślę. Artylerii nie jesteśmy w stanie zniszczyć, do tego
Każdy pojedynek praktycznie z innym magazynkiem, ewentualnie z jakimkolwiek innym czołgiem przegrywamy ze względu na bardzo małą siłę ognia. To, że jesteśmy szybcy, że możemy gdzieś pojeździć i tak dalej, w zupełności nam tego nie rekompensuje, ponieważ stanowimy tak naprawdę zbyt łatwy cel dla przeciwnika, jesteśmy zbyt duzi. Także jest jeszcze jedna rzecz, oczywiście nie mówię tego złośliwie, miejmy nadzieję, że wyjdzie nam na dobro. Jak na ten moment feeling z jazdy kołowcem, czyli sama, nie wiem jak to nazwać, radość z jazdy i tak dalej, dla mnie nie ma tak naprawdę żadnego, tak naprawdę męczę się jeżdżąc tym kołowcem, nie sprawia mi fanu, pograłem trochę bitew, już go nawet nie ruszam z garażu, bo po co? Także też trzeba popracować nad feelingiem i nie mówię tego, żeby winić Wargaming. Ja mam po prostu wrażenie, że nie przetestowano kołowca tak, jak powinno się to zrobić, nie przetestowano go tak, jak testowano inne czołgi, inne nowości w grze i należy to po prostu jeszcze raz zrobić i może to nie jest moja rada do Wargamingu, ale dobrze by było, gdyby tak się stało, ponieważ kołowce w tej formie nie wnoszą kompletnie nic do tematu, a zrobiona dziesiątka kołowca będzie tylko i wyłącznie dla sztuki, ponieważ ona nie spotuje, nie strzela, nie to, nie tamto, nie tamto, także po co? Moim życzeniem by było, żeby Wargaming zanim wprowadzi kołowce na stałe do gry, żeby zdecydował się na jakieś rozwiązanie. Albo dać mu większą siłę ognia, albo niech lepiej spotuje. Tak jak powiedziałem, ja strasznie byłem podekscytowany faktem, że wchodzi coś nowego, że wchodzi coś szybkiego i tak dalej, i tak dalej. Na razie wypunktowałem kołowca, bo myślę, że tak trzeba. Mam nadzieję, że ktoś z Wargamingu to obejrzy i stwierdzi, kurde, ten gość ma rację, jak zwykle. Być może tak będzie, a być może stwierdzą, gadanie, wprowadzamy tak. Generalnie, jeśli będzie wprowadzony tak, nie będę chciał wam go polecić ze względów oczywistych, o których powiedziałem wcześniej. Jeśli będą zmiany, jeśli Wargaming zdecyduje się na jakieś konkretne rozwiązanie, zwiększamy siłę ognia, umożliwiamy mu spotowanie i tak dalej, jest ok, bo w tym momencie ten kołowiec jest... Oprócz tego, że ma koła, to nie reprezentuje sobą nic ciekawego. Jestem ciekaw tradycyjnie waszej opinii. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o kołowcu. Czy spotkaliście go już w bitwie? Czy stanowił łatwy cel? Czy był użyteczny dla drużyny? Zapraszam was do lajkowania. Zapraszam was również na streamy, które odbywają się regularnie. Myślę, że dzisiaj wieczorem będzie, że jutro wieczorem będzie, czyli w dni świąteczne. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Bany.